Cieszynie, auto zaparkowane pod wiaduktem. Z racji gradobicia, które ma być podobno. Rzekę Olzę. Tam tu powinien być słupek Komory Cieszyński. I jest. Tak, wytyczyć szlak rowerowy i dać zakaz jazdy rowerem. No genialne. Tutaj był kiedyś dawny budynek odpraw celnych i on jest w tej chwili już zburzony. Tam są kolejni chętni na dawkę niewidzialnej śmierci. Pseudoszczepienia. Największa głupota, jaka może być, no ale tak to wygląda. Szlak by to jasny trafił, to już się znaczył. Propagandowa stacja telewizyjna, no kurde. Tak, tutaj mamy restaurację u trzech braci, co się oparli tym obostrzeniom i otwarli restaurację, jak były zakazy. Mieli tutaj obstawę policyjną. Ale jako pierwsi się postawili i dobrze zrobili. Fantastycznie. Brawo. Jest ulica Głęboka w Cieszynie.
tutaj widać Blaise'a od banki. To kiedyś tutaj banka jeździła do Bahnhofu w czeskim Cieszynie, w Cieszynie Zachodnim. Tam widać czeski Cieszyn, jeszcze w Polsce, granica jest tuż przede mną. Czesko Republika. Czeski Cieszyn, ulica Komeńskiego, powinien tutaj być znak szlaku rowerowego Kraków-Morawy-Wiedeń, Greenways. Na bike komputer jest ten lat, a oznakowania w tej terenie nie widzę. Także coś tu jest poknocone. Ja trafiłem na szlak i widzicie, jest velostrada zrobiono. Naprawdę chwali się takie rzeczy, żeby w Czechowicach też tak było. Velostrada przez pole zrobiono. Pewnie ona będzie bardzo krótko, ale jest ogień. Mam nadzieję, że nie będzie ognia z nieba, a jest zapowiadany. Przez to też musimy unikać jakichś takich otwartych przestrzeni. No, tam już jest znak, że się ta velostrada kończy. Ja tu chyba kiedyś był. Już nie pamiętam kiedy. No to już za czeskim Cieszynem. Sam sztampy tu są do świata. Ale warto jechać. Już tam i tamta pogoda nerwuje. Ale damy radę. Na Babią Górę jadę. Dzisiaj. Także jakichś wielkich dystansów się nie spodziewajmy. Autem mam w Cieszynie w polskiej części pod wiaduktem, żeby go tam żaden grad nie dopłot. To nie jest tak, że roba się porywo w taką pogodę na szczęście tylko i wyłącznie. Jednak auto i gradobicie, no to raczej nie jest zbyt dobra no para. No ale trzeba zapobiegać takim rzeczom. No niestety, jak jadę do roboty autem, to taki coś się nie za bardzo uda. Już raz grad był, na szczęście nic się nie stało. A dzisiaj mam nadzieję, że mnie grad nie dopadnie na trasie. No cesta, jak już się gwarą cieszyńską godo, cesta w lesie i zaś sztajfa. A znaków Greenwaya jak nie było, tak nie ma. W czeskim Cieszynie były, tutaj nie ma. Jest 60-90 trasa. Nią się kieruje na miejscowość Koniaków. Nie mylić z tym w Polsce, tam kraj ochodzi to jest, nie? Z tym nie mylić. nawet 11% sztajfy, także jest grubo tutaj. Dobrze, że nie ma takiego słońca. To jest Zaolzie.
To jest ta część, która była zajęta w 1938 roku przez polskie wojska i włączona do Polski 3 października 1938 roku. Dwujęzyczne tablice tutaj są, czesko i polsko, więc a tutaj ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o dogadanie się, to nie jest żaden problem, zwłaszcza jak się go dota jak jo, po śląsku, po cieszyńsku, po chanysku, to nie jest problem, bo cesta, no właśnie, co to tu jest na drzewie, cesta to jest ta podróżka, co to jest? Najsi moja mama. Mlada tak teraz należy te w przyrody najsu opuszczona. Jej matka jest niegdy pobliż. Nie sachejte na nie. Od mlady te opacznie. A w tej hosti odejdete. Aha, czyli... No. Jej mamy być cicho. I się stąd brać. Ja tu tak głośno żwaką. Dobra, to co wyjademy? Jak tu jest? Mówię cicho. Cicho. Ja. Dobra, wyjechali z tego. Ja ronię much tu koło mnie lubce. Tu jak widzicie, wreszcie się pojawił znak Greenways, jakiś taki pokieruszowany, ale wjeżdżamy na Pętla Euroregionu Śląsk-Cieszyński. To jest z Bukowca do Bochumina, to jest ta czesko część. W Bochuminie żeś był tydzień temu. Mniej więcej my są w połowie tej trasy. Będziemy się kierowali w stronę Cierlicka, tak. Kur dzisiaj nie widać, nie jest już w tym koniakowie. Teraz jak żeście słyszeli, włączyłem nawigację, żeby na Babiogóra zajechać. Jest dość wysoko tutaj. Przede mną jest prawdopodobnie jakiś radar meteorologiczny. Cztery kilometry mamy na Babiogóra. Ale powiem wam, że tutaj na tym koniaku jest to kręcić. Ulica na dół. To jest dalej część czeskiego Cieszyna tutaj. O! Proszę. Na Karwina jest widok, czy to Nawa widać, Darków, te kopalnie. Jakby było lepiej, to by i może nasze tereny było widać. Raczej w czasie burzy bych tu nie chciał być, bo to będzie nieźle rąbać. Teraz do pokoju. Druga strona. Tam góry, nie widać Łysej Chory, bo jest to chora za mgłą. Beskid Morawsko-Śląski. Park rzeźb pod Babią Górą. Dotarłem na ta Babia Góra. Jej szczyt jest tam w tym zarośla. Ale dość fajne to tu jest. Słyszymy jakieś grzmoty z okolic Bielska. Nadciąga jakoś burza. No, fajnie, fajnie to tu jest zrobione. Rzeźby. No i coś się nam tu pryszczeć zaczyna.
Tu jak widzicie, kamienie na dachu wysypane. Tam widać, że leje. O, robi się ciekawie. Pomnik Żwirki i Wigury. Zgadza się, jest tu pomnik polskich lotników Żwirki i Wigury. Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura, tak. Tak, miejsce dość wyjątkowe. Żwirkowisko. Czyli pamięci lotników polskich Żwirki i Wigury, którzy na tym miejscu polegli w katastrofie swego samolotu dnia 11 września 1932 roku. Widać, że tu Polacy chodzą. Nasza pamięć motocyklowe Stowarzyszenie Polskie Skrzydła Polish Wings. Czyli tu jakieś metale. Majzel. Wygląda jak majzel. 8%. No, majzel. Druty jakieś i gwoździe. Pomnik został odrestaurowany w 80. rocznicę tragicznej śmierci kapitana pilota Franciszka Żwirki, inżyniera Stanisława Wigury. Dowódcą, decyzją dowódcy sił powietrznych generała broni Pil. Nie wiem co to jest. Lecha Majewskiego ze środków finansowych sił powietrznych. Cierlicko, 8 września 2012 roku. No tak. 11%. Bzdury gadasz. Ciągle jakaś słychać te grzmoty. To miejsce dosyć smutne, bo wszyscy wiemy, kto to był Żwirko i Wigura. I tu w tym miejscu właśnie się rozbili i niestety nie żyją. Tamka i droga idzie, ale nie będę się tam brał. Tu jest symboliczny grób Żwirki, a tam jest symboliczny grób Wigury. Tak, to są groby symboliczne w tym oto miejscu. Żwirko i Wigura, 11 września 1932 roku. No, można się tutaj poczuć jak w Polsce. Tak, to już jest jezioro Cierlicko. Pan jest tu ponad jeździł. Także jest ok. Na bumbuny ponoć jeździł. Ja cały czas tutaj śledzę sytuację pogodową. Jutro robi się trochę ciekawo, a raczej nie ciekawo. I będę szukać schronienia. Aha, tutaj się nic nie szuka, przepraszam. No i właśnie tego my się spodziewali dzisiaj. Roba znaszał szybko skrzynieni. Poleje. Dobre. Tam jest to nie, tam jest ostatnie do tam, no, tam nie jakaś... No i się rozszalała tutaj burza. Dobrze, że przystanek jest szczelny. Przynajmniej nie ma mokry.
Tego się nie spodziewał. Tak, no to że chcę tu postał chwilę z takimi Czechami. Oni mi opowiadali, że jadą na Karwina, na Stonowa. Też się mnie pytali, skąd ja jadę. Nie, powiedziałeś im skąd, że od Cieszyna. No i oni stwierdzili, że i tak pojadą w tym deszczu, no bo tutaj zmokli na tym przystanku. Gratuluję budowniczym. Raczej trzeba pokrycie dachowe tutaj zmienić. Boleje tutaj niemiłosiernie. Już po tych zaciekach mi się coś tutaj nie podobało. Ale dach tu jest kurczę istne sito. Ja jednak zostanę tutaj, bo nie ryzykuję uderzenia pioruna, by mnie zabiło jeszcze. Jak tutaj kaj trzaśnie grum, to będzie pozamiatane, nie? W sumie to mógłby się oddalić na inny przystanek, nie? Ale ten jest jednak dość solidny i tutaj z przodu jeszcze nie leje. Tak, no to trochę chcę postał i jadę dali. A że trochę pyrszczy, no to już nic z tego, bo się myślą, że tamten przystanek będzie miał porządny dach, a nie będzie sito. Bo tam było sito. No i tak się składa, że przyjechał na inny przystanek i tu też cieknie. Tak, no to witam z Suchej Górnej. No to jak jest sucho, no to musi być sucho, tutaj w ogóle nic nie było. A ja kurczę mokry. Ja pierniczę. Może za 2 kilometry, że ujechał całkiem inna pogoda. Chodź, wejdźcie się, jeję w Hawirowie i tutaj też są Hawirzowie, tutaj też są garaże rowerowe. A nie, to są na wózek. Pięknie, jaki Bahnhof. A to jest dopiero w budowie jeszcze. I są rowery miejskie. Super. Rally Hawirze. Ale jakie trasy tutaj są, można narzekać, ale już widzę znak 56, ja 56, na tę trasę żeśmy wjechać. Jedzenie, że mógł kupić w sklepie, ale trochę się obawią zostawić tam rower zamknięty, bo tam te czarne pioruny chodziły. Tu w tym rejonie Czech, że jeszcze nie wiem. Żadnego futulitem deszertu tutaj nie ma. Ani znaków, że tu jest szlak rowerowy, nic. Oj. Jeden znak na razie tylko był i dupa. Tą rowerową 56. Hawirzowie. I nigdzie nie można nic zjeść. Nie się jeść. Albo czarne ciule chodzą, albo nie ma wyrazu. No a dzisiaj 100 km nie wyjdzie, bo tam nie ta duża. Trochę zatrzymała.
Doleva. Tak, dać pozór. Ale doleva. Ne, Aleši. To jeszcze chawirzy. Dalej był u tego kościoła tam, tego kościoła, że tam był, i tam było napisane po polsku w tym kościele. No tutaj już nie jest tak duszno. Mam zadać pozór, bo tam coś od Krakowa się jakieś deszczyki pokazują, zaś burze. Są górne Błędowice już. A. Ale jest coraz lepiej. Wyjechałem już z Górnych Błędowic. Jadę nad jezioro Żermanice. Coś tam od Trójstyku, jakieś deszcze się tam pokazują. Mam nadzieję, że nie przeszkodzi mi to. Jest widok, widać Ostrawa w oddali. Tam jest, jest za chmurą. Jest Łysko Chora. Musi być. Nie ma innej opcji. Rzadko się zdarza, żeby ja po lewej stronie miał Beskidy Morawsko-Śląskie. Te chmury, które tutaj są nade mną, to są pozostałości tej burzy. Ależ tam coś kopczy. To są te Ostrawa kopci, tak. To są pozostałości tej burzy. Ja myślę, bo jak zobaczycie na zachód, tam jest wybrane. Po prostu jak ja tam jechał przez Chawirzów, to tam wioło od południa. Czyli tak jakby w czoło tej burzy. A to się wiąże, że wioło od południa, no bo to jest Brama Morawsko, więc tam nie ma gór. I z tego ta burza tutaj stanęła i po prostu się wypełniła. Wyloła się i fajran, szlagiem trafił. Wermanice, Toszanowice, Sobiszowice, Bruzowice, wszystko wice, wice, wice i wice. Same wice. Pozdrawiamy tradycyjnie Pisarzowice. Przed chwilą zadzwoniłeś do pana Wojtka, on był na Pończ, pojechał do Częstochowy. Co prawda nie rowerem, a jako obsługa techniczna jechał autem. O! I mamy Żermanice. Zbiornik Żermanicki, tak? Tak, ja już go widzę tam zysku. Jest tu jakiś krzyż. Krzyż wygląda na stary. A ja muszę do Cieszyna dojść. Jest Żermanica. Jest kempingów. Tak, nawet tutaj nasi z Gielska jechali. Przyjechali te nawczasy. Ja. Nad jeziorkiem. I Łysko Chora. No, tu mamy prawdziwe relikty przeszłości. Skoda czechosłowacko. Na takim zabytku już tu jest, ale Skoda rozwalona w środku, siedzenia porozwalone. Kurde, rozkradziono, porzucone najwyraźniej.
wszystkie lampy, żarówki, wszystko tam jest. Skoda 105 i 120. Ja, 120. Dolni do Masłowice. Tutaj widać po tej krzypopce, ile tu wody było. Widać, że tu dość solidnie ta burza szalała. Co mnie ominęło. O, jak tu napierdzielało. Już było tak z pół metra więcej wody. No ale tam są góry, także z gór pocisło. A widać było też, że ta burza tu po prostu stanęła. Ona się nie przemieszczała dalej. Ja, to jest koło Trzanowic, rzeka Stonawka. Właśnie na tej rzeczce jest też ten jezioro Cierlicko, ale widać, że jest po burzy, ta brązowa woda leci. Z gór ciśnie. To ciekawe, czy Olza w Cieszynie też tak o nie będzie. Pewnie tak. Ja, tam był ten meteoradar. Czyli będziemy za chwilę zamykać pętla. Ale fajne widoczki tutaj są. Mega. To prawda. To chmurno. Co chwilę taka chałupka jest. Jakiś gazociąg tu jest. Dość ważny. Tutaj w tym rejonie, gdzie tu był Kiesi, czwórstyk był. Czwórstyk czterech miejscowości. Cztery miejscowości stykały się w jednym miejscu. I to tutaj było w tym rejonie. To ja już jadę na Czeski Cieszyn. To już jest która godzina? Jedynie za 10:08 na wieczór. Tak koło 9 się robi cima. No tak pół dziesiątej. A dzisiaj może być trochę wcześniej cima. Więc jak się tam kieruje. Znaczy się ściemnić się może w Cieszynie już. Bo ja tam mam auto, nie? Mnie się zdarza, że to tu jest to miejsce, ale nie do końca pamiętam. Jest tu jakaś wiatra. Ale szlaku rowerowego nie ma. Ja, jest kamień. To jest to. Kurczę, ale szlak tu był. To jest ta wiatra i to jest ten kamień, ja. Tu jest ten szlak. Ja, jest szlak. 69. Teoretycznie też Greenway Kraków Morawy Wiedeń powinien tu być. Sztyżmezji. Ja. Zaraz pokażemy. Jest kamień. Jest Koniaków. Z tej strony, że był już w tym Koniakowie, Górny Żuków, tu jest z tej strony, a z tej strony mamy Trzanowice, a tu mamy co? Grodziszcze. Tak, Grodziszcze. Wygodą polskie nazwy, bo to przecież jest dawno polska ziemia, nie? One są oczywiście w wersji czeskiej tutaj napisane, czyli Horni Żuków, Koniaków, Trzanowice, Hraliszte i ja wiem, z tego wiem, że ja tu właśnie Kiesi był. Kiedy to było, nie wiem, ale dość dawno. Z 10 roków jak nic. I to jeszcze było chyba jakoś tak na jesień. Zamknąłem pętla na Babiogóra, na mnie zdali.
A ja już wracam na Czeski Cieszyn. 5 km mamy. Także pętla zrobiono. Teraz wracam trochę tą samą drogą, bo też z racji późnej pory nie będę się tu nikaj szwindać już. Tam koło Cieszyna się mogę szwindać, bo tam znów drugi. Tutaj raczej nie ryzykuję. A jeszcze jakoś burza tam może być na horyzoncie, więc jakieś deszcze to też by mogło te rajdy wydłużyć niepotrzebnie. A już jest 8 wieczór, więc rozumicie, nie? Ja. No, pogoda. Zakładów w czeskim Cieszynie zjechał. Mnie tutaj ta Velostrada interesuje. A już mówię niedaleko, jakieś 5 km do auta. A więc wykorzystajmy to. Do ciemności. Jakieś magazyny tam są, wysokie składowanie. To mają te rzeczy, jakiś Industrial Synergy, Kowona. To się nam reklama zrobiła. Jakiś orlik po lewej stronie. Kaj ta Velostrada nas zaprowadzi. Ja, ta Velostrada się tam kończy. Czeski Cieszyn. Velostrada się tam kończy. Częste zakłady pewnie wybudowano. A to, co ja tu powiedział, że jakieś boisko, bieżnia, no to przy tej strażnicy jest i poznałem to po tym oto tutaj budynku. A to jest imitacja jakiegoś wysokiego bloku. Pewnie tutaj ćwiczą, jak ewakuować ludzi z takiego płonącego bloku. Płonącego, roba, co ty godasz? Gorącego. Jak gorę taki blok, no to tu się uczą ewakuacji pewnie. A skąd to wiem? Ano teraz będziecie zdziwieni, mianowicie oglądam też tego rządnego przygód, czy też tych, co te urbexy robią, co te opuszczone miejsca zwiedzają. To jest też Sietra, o właśnie, czy urbex, kurczę, tych facetów trzech takich fajnych, kurde, Urban Exploration, czy jakoś tak. Jak oni to się nazywają? Nie pamiętam. Ale też fajni kolesie i oni też tam byli, wszyscy w takiej opuszczonej strażnicy i tam też coś takiego było. Więc stąd to wiem, także no, że tam coś takiego jest. W tych strażnicach, tam już nad halami słońce, Klara się idzie ku spaniu. Ja, robią ludzie, dobrze, niech są, ale powstają zakłady, przynajmniej robota jest, nie? Zapomniałek, nie byłoby udanej rajzy, jakby nie kofola, ale ta kofola kupiona jest w Polsce. Ma tutaj taki dodatkowy nadruk. Ja. Nie widać napisów, nie idzie odczytać. Troszkę słabo, ale ma taki nadruk po polsku. Kupiono w sklepie Wiarus w Mazańcowicach, koło Bielska Białej. Taka ścieżka rowerowa, napisane było w kierunku na Ropice, ale żadnego szlaku tu nie ma. Były na taki drogowskaz rowerowy, ale żaden szlak nie był naznaczony na nim. Fajna trasa się wydaje. Było drugi taki głównej, ale całkiem osobno to prowadzono. Jakieś zawijasy, lasy, czy to tam cyklistycka zona. Aha, tutaj jestem zwolnił. Teraz co? Czeski Cieszyn, nie? Czyli strefa rowerowa. To elegancko. To się cieszy. Aha, na Ropice w prawo. Dobrze. Tam tak zajechał, a tam nie, tam jakiś burdel. Kurczę, tutaj ta burza musiała być dość solidna, jak widzicie. Musiało tu narobić dziadostwa.
No. W ogóle te krzypopy tu są, widać, że dość dużo wody niosły. Także tu musiało lać niemiłosiernie. I wiatr musiał być, skoro są gałęzie nałamane. Nie wiem, czy tam cokolwiek jeszcze widzicie. Jeśli nie, no to sorry, ale jakoś obrazu nie będzie zbyt dobro. Wiadomo, jak to jest. Z GoPro po cimoku trochę szału nie ma. Ale roba już tu tylko tak jeździ, żeby dojeździć trochę. Myślę, że potem jeszcze wzdłuż Olzy będę wracał. Myślę, to tak zdążę, to tu jest taka starodroga, że tam z lewej jest nowo, bo ta starodroga tutaj jakby się kończyła. Zrobili tutaj drogę rowerową. Koniec strefy rowerowej. I to jest dobry pomysł. Stare drogi zaadoptować na rowerowe. Jak dla mnie bardzo dobry pomysł. I zaś mamy cyklistyczna zona. Zaś jest stara droga na drogę rowerową. Genialny pomysł. Kiedyś też będę musiał przekroczyć ta ruchliwa trasa. A tu zaś się stara droga kończy. Chodzi pewnie tam, to już są ropice, aha. Ja ani nie wiedziałem, że tu coś takiego jest i tu nawet tory kolejowe są, glajzy. Zaś jest taka ścieżka. Aha, i tu jest poprowadzone pewnie wzdłuż tego kierunku. Nie. Tutaj to chyba zniknęło. Ja, bo do ropicy miało być, nie to granica ropicy i fajran. Koniec trasy. A tak jak się napoli. Nie myślałem, że ta ropica tu jest tak blisko. Ona ma wielkie biała. Sprawa się z Kiciesiem 1 km. Ropice u młyna. Szczelny dach? No nie za bardzo. Ale jeszcze mamy jasno. Jeszcze jest czas, żeby jeszcze jeździć. Jeszcze wykorzystać to do maksimum. Światło już z tyłu oświecone. Także będziemy jechać. Nie wiem, czy przed Kicieszyn, czy Ropica. Ale też taki fajny chodniczek. Przez jakąś rzeczkę. Gdzie w ogóle nie wiem, w kierunku na jadę. O, zajęcie. Widzieliście? O, tam. U mnie tam przy chałupie jakieś deszcze się pojawiają. Widzę na radarze. Ale tutaj jeszcze nie ma. Jeszcze korzystamy do całkowitego cimoka. Lampa już mu oświecona, także i z przodu. Także jedyny korzystamy. Granice pozamierają i ludzie kłopot potem. Wejdziemy do Czech. Anio chyba jada tu na ulicy, tam jest jakiś Bahnhof. Sprawa jest taka, że jechał jakiś rowerzysta i już się znajduje na terenie Huty Trzynieckiej już. Przecież nigdy nie był, ale tu jest normalna droga. Żeby nic nie powinien zrobić.
ciekawi, bo jakaś dobra alternatywa. Żeby nie jechać tą ruchliwą drogą. Także nie ma szans, jest droga przemysłowa. Nie ma takiej opcji. Nie ma przejazdu, jak się strażnik tam stoi, zapisze się na mnie. Nic nie ryzykuje. Czyli nie ma alternatywy. Woda. Co za baran tutaj ten szlak wytyczył. Taką drogą. Prawda, są tu sierżanty rowerowe na tym, a już do Czyńca nawet wjechał, Czyniec Końska, ale ten szlak tu idzie, ta dziesiątka, po takiej ruchliwej drodze, dodajcie spokój. To jest droga na Żylina, na Słowację, na przejście graniczne ze Słowacją w Świerszczynowcu. Czy Świerszczyńcu. Prowadzi ona koło ski arealu mostu Jabłonkowa. Generalnie rzecz biorąc, ten szlak numer 10 mam zamiar przejechać. Ale nie dzisiaj, oczywiście. Na Zodrzech jest już w czeskim Cieszynie. No jak widzicie, już jest cima, więc nie pozostaje mi nic innego, jak tylko jechać ku aucie. Tylko, że muszę najpierw tam trafić, bo za bardzo nie znam zarówno polskiego, jak i czeskiego, więc trafienie tam będzie nie lada wyczynem, tym bardziej po ciągu. Most Przyjaźni w Cieszynie, granica pod Świetluną, już jest na terenie Polski. Teraz robimy krok i że jest na terenie Czeskiej Republiki, rower mam w innym kraju, w Polsce, no to wracamy i zaś jest w Polsce. I dup przy kwarantannie. Ale na szczęście żadnego idioty tu nie ma. To nie jest tak, że ja myślę źle o szczepieniach, ale kto chce, niech się szczepi, ale nie wolno nikogo do tego przymuszać. A tak się niestety robi. Telefonik. Tak to jest, dodać przez telefon, łazić po drodze rowerowej i w nawias ludzi. No niestety tak niektórzy mają. A już się zbliżam do auta. Kończymy pomału ta rajza. Pomału, no już kończymy. W Cieszynie. Dzisiaj niemalże w całości rajza na terytorium Czech. W Polsce tylko dojazd do granicy i teraz jakieś centrum handlowe powstało. Tutaj już iść nie ma. W miejscu i muszę
tam do Księstwa Cieśnickiego i muszę jechać normalną drogą. Tak znowu, że to taksi jest, że tak jak policja to auto stoi. Bankomat PNG. To jest ten nowy wyprostacz. Ale to po tym jak się zaatakuje. Tak, no to dziękuję wszystkim za uwagę. Widzę, że są tutaj kałuże pod wiaduktem. Czyżby wiadukt też był nieszczelny? Ale auto jest suche. Pewnie jeszcze ta woda tutaj przypłynęła. I tam jest duży. Dziękuję wszystkim za uwagę. Było fajnie. Trochę mnie ta burza tutaj z tym cielicku wyhamowała. Ale ogólnie rzecz biorąc, dali mi radę. Jaki to mamy dystans na bike komputer? 78 km to nie jest zły dystans, także Babio Góra zdobyto i to się liczy. I teraz, no nie śpiechał się mi co prawda do chałupy, ale będę do musiał, nie? Jechać, choć mi się tam specjalnie nie chce z pewnych względów, no bo jak mam słuchać laptopa koło swoich uszów, to mnie po prostu niesie. No ale tak to czasami bywa, niektórych rzeczy człowiek nie wytłumaczy. A ja was żegnam, już tak na serio, czyńcie, że idę za siebie.